No cuda nie widać. Wszystko. Kobietom życzę zdrówka. Żeby nasi mężowie byli bardziej aktywni w pracach domowych, no i przede wszystkim większej ilości pieniędzy. Duży bukiet kwiatów. Tak. Bet. No co, wszystkiego dobrego, no co można życzyć więcej, nie? Szczęścia. Zdrowia przede wszystkim. Wszystkiego najlepszego. I pomyślności. No wszystkiego co dobre i najlepsze. No wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Jeszcze raz dużo zdrowia. Dzień w spa. Zdrowia, tylko zdrowia. Dużo miłości i wyrozumiałości. Tego bym sobie życzyła. No przede wszystkim zdrowia, satysfakcji i aby zawsze i wszyscy mężczyźni, nie tylko 8 marca, składali jej życzenia, ale żeby z szacunkiem odnosili się do kobiet przez 365 dni i nawet 366 dni w roku. I aby politycy rzeczywiście to, co mówią, że szanują kobiety i chcą, aby były na równi traktowane z mężczyznami, dotrzymywali słowa, chociaż to akurat wątpię, żeby politycy dotrzymali słowa. Życzę im jeszcze raz zdrowia jeszcze raz wytrwałości i powodzenia w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Zdrowia i długiego życia. Ładna na nie, Oliwka. Nie wiem, jak widać, bo ona takie jeszcze ma taką. Pokaż. Nie. Zdrowia, Marek. Zdrowia przede wszystkim. Zdrówka przede wszystkim i wielu czytelników. A życzymy sobie, żeby nas mężczyźni nie zdradzali. No to dużego bukietu kwiatów i bardzo dużo miłości. Kwiatka. Świętego spokoju.